Czekajcie sekundkę, jeszcze tylko muszę zrobić zdjęcie na Instagrama, napisać post na Twittera i wszystko będzie gotowe. Nie, no dobra, żartuję, ani mój telefon się do tego nie nadaje, ani ja, bo jestem, jeżeli chodzi o portale społecznościowe, wydaje mi się kaleką, mam tylko Facebooka i kanał na YouTubie. W każdym razie jestem tutaj dzisiaj, żeby opowiedzieć Wam o książce, która naprawdę mnie zainteresowała, czyli Beduinki na Instagramie Aleksandry Chrobak. Jeżeli jesteście ciekawi, jak mieszkańcy Emiratów Arabskich, szczególnie to bardzo młode pokolenie, radzi sobie z różnymi ograniczeniami, jak zachowuje się na Instagramie, na Facebooku i tak dalej, to zachęcam do oglądania. W mieście, które w zaledwie parę dekad pokonało drogę od namiotów na pustyni do najwyższych wieżowców świata, najnowsze technologie przeplatają się z tradycjami i światopoglądem dawnych Beduinów. Kręte uliczki i tętniące życiem bazary sąsiadują z sześciopasmową autostradą, po której pędzą najnowsze Bentleye i używane Lexusy. Aleksandra Chrobak poznała Emiraty od podszewki. W swojej książce opisuje kraj szokujących kontrastów, gdzie to, co zabronione, często kryje się po prostu za przyciemnionymi szybami luksusowych samochodów. Może na dobry początek zaczniemy od Aleksandry Chrobak, czyli autorki tej książki. Jest to absolwentka religioznawstwa i polonistyki oraz była studentka iranistyki z Krakowa, a więc miasta bliskiego memu sercu. Kilka lat temu Aleksandra Chrobak mieszkała właśnie w Emiratach Arabskich, mieszkała i pracowała. Dlatego też swoje takie spostrzeżenia, obserwacje zdecydowała się spisać, zresztą wydaje mi się w naprawdę udany sposób. Jest miłośniczką Bliskiego Wschodu i zawziętą tropicielką jego tajemnic, co może tylko pomóc. Przyznajmy sobie szczerze, o Emiratach Arabskich poza jakimiś miłośnikami tego miejsca na ziemi nie wiemy zbyt wiele, dlatego może właśnie za sprawą Aleksandry Chrobak nadeszła pora, żeby to zmienić i chociaż troszkę rozjaśnić sobie właśnie obraz tych Emiratów Arabskich. Autorka książki podjęła w niej, wydaje mi się, naprawdę istotną i taką interesującą kwestię, bo jak dobrze wiemy, w Emiratach Arabskich panuje zupełnie inna kultura niż ta, w której my zostaliśmy wychowani. Tam jest sporo ograniczeń, szczególnie ograniczeń dotyczących kobiet, dotyczących spotkań kobiet z mężczyznami. No i powstaje pytanie właściwie, w jaki sposób oni się ze sobą poznają, jak tam funkcjonują media społecznościowe, czy Instagram może pomóc na przykład w zdobyciu męża. O tym wszystkim pisze Aleksandra Chrobak. Ja tutaj nie będę Wam zbyt wiele mówiła na temat tego, co znajduje się w tej książce, bo po prostu trzeba po nią sięgnąć. Z kart tej książki dowiecie się w każdym razie między innymi tego, jak to się stało, że Emiraty Arabskie w tak krótkim czasie z takiego zapyziałego miejsca na świecie stały się absolutną potęgą. Zobaczycie, że to nie jest tak, że wszystkie osoby mieszkające w Emiratach Arabskich, wychowane w tamtej tradycji, przestrzegają jej w taki sam sposób, bo niektórzy traktują ją trochę luźniej, niektórzy nie. No i przede wszystkim zobaczycie, że nie każdy wyznawca islamu jest od razu terrorystą. W książkę wciągnęłam się właściwie od pierwszych stron, tak tutaj Was nie oszukuję, to były pierwsze strony, ponieważ Aleksandra Chrobak rozpoczęła swoją opowieść od zabrania nas do galerii handlowej i przedstawienia różnych typów ludzi, którzy do niej uczęszczają. Bo jak się okazuje, tamtejsi mężczyźni potrafią całkiem sporo powiedzieć o kobiecie zasłoniętej od stóp do głów. Co więcej, potrafią jedną z nich odróżnić od innej i stwierdzić, która bardziej ich interesuje. Więc to jest moim zdaniem fenomenalne i dla mnie, nie wiem, jakoś nie potrafię tego zrozumieć. Dla jasności powiem jeszcze, że zachęcam Was do przeczytania Beduinek na Instagramie Aleksandry Chrobak. Po pierwsze, jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak wygląda życie w Emiratach Arabskich. Po drugie, jeżeli jesteście zainteresowani historią, kulturą tego kraju. I po trzecie, jeżeli tak jak ja chcieliście się dowiedzieć, jak mieszkańcy tego obszaru zachowują się na Facebooku, na Instagramie i na innych portalach społecznościowych. Ja już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że
nie wiem, chyba nie spotkamy się w Emiratach Arabskich, ale że spotkamy się w moim kolejnym filmiku. Do zobaczenia już wkrótce i pa, pa. No oczywiście, jak widzicie, nie mogło być inaczej. Zapomniałam o czymś wam powiedzieć, mianowicie o tym, że książka Beduinki na Instagramie jest świetnym punktem wyjścia dla każdego, kto jest zainteresowany życiem w Emiratach Arabskich. Znajduje się w niej całkiem sporo odnośników bezpośrednich, pośrednich, takich, dzięki którym nawet sobie będziecie chcieli coś wygooglować. Na końcu książki znajduje się słowniczek, który wyjaśnia trudne jakieś określenia, to znaczy trudne ze względu na to, że pochodzące z zupełnie innej kultury. No, a przyczepiłabym się chyba tylko do tego, że miło byłoby obejrzeć jeszcze więcej zdjęć niż te, które zostały zamieszczone w książce, bo na dobrą sprawę jest ich dość mało. Ale wiecie co, internet teraz obfituje w sporo filmików o Emiratach Arabskich, sporo zdjęć, więc to już można sobie wygooglować, no ale po prostu miło by było i teraz naprawdę już się żegnam. Pa, pa.